Siemaneczko wszystkim, z tej strony Jankes. Mamy 26 maja, święto, godzinkę 5:10. Ja właśnie lecę na pociąg, bo dzisiaj podróż do stolicy. A po co? Zobaczycie w dalszej części materiału. Zapowiada się naprawdę mega dzień. Powiem wam, że najbardziej cieszy mnie ten fakt, że ja teraz o godzinie 5 lecę sobie na pociąg zadowolony i jadę w konkretnej sprawie, a ludzie wracają teraz z imprezy, kłócą się na tych drogach. Właśnie sprawdziłem na tablicy, mam peron numer 4. Powiem wam szczerze, że drugi raz jadę dopiero pociągiem, więc moja orientacja, jeżeli chodzi o tę komunikację, jest kiepska. Tym bardziej, że teraz święto wszystko pozamykane, także zapowiada się ciekawe szukanie. Ale ogólnie jeszcze po drodze chciałem jakąś kawkę dostać. Zobaczymy, czy uda mi się kupić, bo wszystko, mówię, święto zamknięte, więc jest tutaj jedna wielka masakra. Naprawdę chcemy szukać. No i znalazłem peron 4. Powiem wam, że mega się nachodziłem. Na dole wszystko pozamykane. Musiałem dopiero wyjść na dach i dachem przejść i jest peron 4. Jeszcze mam pół godziny, 20 minut w sumie do odjazdu, więc lecę szukać teraz swój pociąg. No i ja właśnie teraz już oczekuję na pociąg. Miałby odjeżdżać z peronu 4, okazało się, że odjeżdża z peronu 5, więc musiałem troszeczkę zmienić swoje położenie. Jeżeli chodzi o kawę, nie dostałem nigdzie, wszystko pozamykane, o byle czego też nie chciałem pić, więc zabrałem ze sobą, dobrze, że zabrałem ze sobą energetyka, może pokażę. Powiem wam, że są świetne, bo nie czuć tak chemią jak te sklepowe, które są masakryczne po prostu. To fajny posmak ma. Ja tutaj mam akurat bunch. Także powiem wam, że chodzi rzoswinia chyba bodajże, to jest z angielskiego. Ale jest smak naprawdę super. Nie jest to żadna reklama, bo ta firma mnie nie sponsoruje ani nic. Ale można dostać w sklepie iSuple.pl. Może podam link na dole, żebyście jak chcieli. Jak chcecie, to możecie zakupić, bo nie wiem jak jest chyba. Jedzie jakiś pociąg. Chyba nie wiem czy nie mój, więc ja się zabieram. Jeżeli chodzi o standardzik pociągu, bardzo fajny. Jadę co prawda drugą klasą. Zobaczcie, naprawdę wygoda jest na wysokim poziomie. A za bilet dałem, bo jeszcze mam ulgę studencką, więc 28 zł, tak jakby ktoś chciał wiedzieć. Więc myślę, że to nie jest dużo jak z Krakowa do Warszawy za bilet. Zostawiłem posiłki w domu. Miałem naszykowane produkty, siadanie i dwa posiłki na wyjazd i nie zabrałem nic ze sobą. Teraz otwieram torby, patrzę tutaj pusto. Nie no, masakra. Także teraz się zapowiada naprawdę długa podróż na głoda. Ale no, trudno się mówić niestety. Dobrze, że to już nie jest okres startowy, więc jakoś wytrzymam. A to na miejscu sobie coś zjem. Nie ma co też tutaj rozparzać, chociaż no powiem wam, że jestem zawiedziony, bo na dzisiejszy wyjazd sobie szykowałem specjalnego omleta na dwa posiłki. Naprawdę wyszedł koncern, ale cóż, trudno. Także głodujemy teraz przez całą podróż. Przypomniało mi się, że mam odżywkę białkową, którą mam naszykowaną po treningu. Także chociaż tym się poraduję i to sobie zjem. Tylko mam problem, bo tutaj mam rozrobioną, sypaną przed treningówkę PCA. Także muszę to gdzieś przysypać w inny pojemnik. A przykażę sobie rozrobię odżywkę białkową. Także jakiś chociaż malutki posiłeczek, przekąska będzie na te jeszcze 2 godzinki, bo już w sumie uleciało mało co godzina, więc już jestem w 1/3 drogi. No jednak jeszcze sobie nie zjem, bo najpierw będzie
sprawdzanie bilecików i dopiero posiłeczek. Ale teraz ten plus, że wszystko jest w formie elektronicznej, także ściągam sobie w PDF-ie tylko plik, bilecik i teraz dam do zeskanowania ten kod. No i dobra, po bilecikach też trzeba sobie radzić. Muszę tak jeszcze przysypać na chwilę tą zakrętkę. Chyba mi się nie zmieści. Jednak muszę wymyślić coś innego. A więc taki oto sposób wymyśliłem. Najpierw to tutaj. Teraz leci białeczko. Teraz to sobie przysypę do tego na chwilę i lecimy. No i misja zakończona powodzeniem. Mam truskaweczkę. No właśnie, może jeszcze odnośnie smaku. Takie białeczko, truskawka. Smakuje, wiecie jak? Smak mi przypomina z dzieciństwa. No właśnie. Taki serop jakbym pił, bodajże to był na kaszel albo na gardło, coś takiego. Smakuje taki syropik. Także od razu lepiej się poczuję. Muszę to nagrać, bo taki to lepiej jeszcze nie widziałem. Patrzcie. Normalnie w jakim statku kosmicznym. Nie no, jestem w szoku. Takie toalety wam powiem, jeszcze nie widziałem. No i jesteśmy w stolicy. Udało się dotrzeć. Podróż bardzo, powiem, przyjemnie minęła. Tylko że teraz głód niesamowity. Teraz czekam na osobę, która ma mnie odebrać, ale to zaraz zobaczycie, kto to będzie. A teraz lecę, bo w ogóle nie wiem, nie orientuję się tutaj totalnie. Czekam na jakąś windę, lecę do góry, może tam gdzieś trafię bliżej, aby wyjść stąd. No i dobra, tego pana chyba nie muszę przedstawiać. Tam, cześć. Nikt inny jak Jacek Ramek. Także już teraz wiecie, po co przyjechałem do Warszawy. Do Jacka na konsultację. Teraz lecimy właśnie na wspólny trening. Jakieś pozowanko. No i potem ustalić małe szczegóły odnośnie moich przygotowań. Jak zrobić, żeby z niego mistrza. Tak jest, jak zrobić ze mnie mistrza. Bo 2017 będzie należał do mnie. Dokładnie. I Jacek ma o to zadbać. A ja już jestem na takim mega głodzie. Zobaczcie, co dostałem od Jacka. Posiłeczek. Sport food. Właśnie akurat będę miał okazję przetestować. Zobaczyć, jak ten catering wypada tutaj. Także ja zabieram się za jedzenie, my lecimy na siłkę. Dobra, my zaczynamy trening. Jako pierwsze jedziemy takie wyciskanie na wyciągu. Bardzo fajne ćwiczenie mi tutaj Jacek pokazał. Zobaczcie. Łokcie prowadzimy w miarę blisko, ale tu już jest wyższa klasa. No i standardowo z progresem ciężaru jedziemy. Wyciskanie na bramie, na linkach. Bardzo dobre ćwiczenie rozciągające klatkę. Pamiętamy o tym, że klatka lubi, aby ją rozciągać i utrzymywać jej maksymalne napięcie. Jeszcze statyczny punkt. O właśnie, teraz. Elegancko. Dawaj. Drugim ćwiczeniem, jakie wykonamy dzisiaj, będzie wyciskanie hantli na kącie ławce 15 stopni w połączeniu z rozpiętkami na linkach. Dlaczego tak? Dlatego, że na tym ćwiczeniu będziemy bardzo mocno pompować klatkę i ją po części rozciągać, a w końcowej fazie, kiedy mięśnie będą bardzo zmęczone, będziemy je maksymalnie rozciągać na bramie. Taki system treningowy najlepiej wpływa na mięśnie klatki piersiowej, ponieważ ona lubi rozciąganie, cały czas napięcie. Nie ciężar, powiem. Jeszcze jedna ważna kwestia, ustawienie ławeczki 15 stopni. Lecimy. Przy wyższym kącie już przyjmują trochę bardziej mięśnie na ramienne. Jak widzicie, powolny ruch.
technika tutaj podstawa, lekkie dokręcenie, mocne rozciągnięcie, zatrzymanie w dolnej fazie i wyciśnięcie. Jedziemy rozpięty. Dobra, to teraz jeszcze powiedz, dlaczego nogi do góry. Dlaczego? No. Dlatego, że większość osób robi łuk na kręgosłupie, co jest takim trójbojową techniką poprawiającą siłę, może stabilność, ale my nie dążymy do tego, aby wyciskać duże ciężary, tylko aby wyciskać mięsiem piersiowym klatki, a nie przeponą i napięciem mięśniowym całego ciała. Dlatego właśnie wyłączamy nogi i stabilizujemy sobie wszystko na obręczy barkowej na klacie. Lecimy. I musisz to robić troszeczkę wolniej. Tak, nóżki do góry. Wyłączamy tutaj technikę trójbojową. Jeszcze wolniej. Zwróć uwagę, na końcowej fazie hantle są zetknięte w fałkę. Dlaczego? Wtedy jest lepsze dopięcie góry klatki. Czyli jeśli wakuje Wam środka i góry klatki, warto to zakończyć tą fałką, którą widzimy w końcowej fazie ruchu. Możesz to robić jeszcze wolniej. I mamy rozciąganie na linkach. Rozciąganie, ale tutaj też ta faza końcowa, kiedy stykają się ręce, jest bardzo ważna. Dopinamy maksymalnie klatkę. Wtedy dbamy o każdy akton i każdą część klatki. Jeśli brakuje Wam środka, to pewnie dlatego, że nie dopinaliście tej końcowej fazy, którą tutaj właśnie tak ładnie akcentujemy. No to kolejne ćwiczenie. Takie coś ala rozpiętki, tylko że na siedząco, na wyciągach dolnych. Linki ciągniemy od dołu. Ale tu jest forma, zobaczcie, to jest masa. Pełne skupienie podczas całego ruchu. A zobaczcie, 12 pochyleń tamtego i od razu takie ćwiczenie. Tego jeszcze nie widziałem, ale zaraz przetestuję, więc będę mógł coś więcej powiedzieć. Waga, jak waga, Jacku? Na masie 105 kg, zobaczcie. Powoli zaczynamy redukcję. To jest 105 kg. Będzie dobrze. O, z góry. Kończysz ruch wyżej troszkę. O, właśnie. Od dołu i wysoko, tak. Tak naprawdę, jeśli zaczniesz od dołu, a skończysz na górze, będziesz angażował wszystkie mięśnie, wszystkie aktony mięśni klatki piersiowych, plus maksymalnie tutaj skupiamy się znowu na środku, jak zauważyłeś, gdzie większość zawodników po prostu zwyczajnie nie potrafi zaangażować tego miejsca podczas ćwiczeń na klatkę. Nachyl się teraz ładnie, tak? I wyciskasz. Raz. O, właśnie, łokcie nisko i dopinasz. Końcowa faza jest dopięta. Jak do muskulara. Mocno, tak. Dokładnie. Napięcie mięśniowe. Tu zobaczcie, tutaj jest 15 kg, 10 kg, a my mamy tutaj dętkę już praktycznie. Ja wcale też lepszy nie jestem na to ćwiczenie, także zwróćcie uwagę, jak można trenować mięśnie klatki piersiowej. I lecimy ostatnią serię. Może koszulka nie jest za duża, ale... Nie jest za duża. Ale jest, jest o co się oprzeć. Kto to jest duży? Dawaj. Teraz możecie wszystko zobaczyć, jak pracuje klatka. Zobaczcie, jak się tnie. Cały czas skupienie. Nie ciężar. I rozciągnięcie. Zobaczcie tą fazę. Pełne rozciągnięcie. I
I teraz drugie ćwiczenie. Tutaj cały czas klatka jest ściśnięta. Hard. Przepnij. Zobaczysz sam? Zobaczcie, to jest ćwiczenie na środek klatki. Co on tutaj wymyśla, to ja nie wiem, dawaj. Musisz mu pomóc? No. Odkręć. I zobacz. Zobacz, jaka metoda. Co ziala wyciskanie szczęgielek wąskim? Ale tu jesteś w stanie maksymalnie wytrzymać napięcie mięśniowe. Sam zresztą będziesz i poczujesz. Co najważniejsze, zobaczcie, tylko z jednej strony jest ciężarek założony, z tamtej nie. Aby maksymalnie ciężar przenieść na tą stronę. Raz. Tak. Dwa. Nisko łokcie. Tak, czyli pod przeponę prowadzisz ciężar. Mhm. I powiedz mi teraz, czy nie czujesz środka klatki maksymalnie i jesteś w stanie maksymalnie tutaj dopiąć w tym ustawieniu. Dokładnie tak. Klatkę. Cały czas. Nie ma tutaj miejsca, w którym nie możesz jej napinać po prostu. I o to w tym ćwiczeniu chodzi. Choć chciałbyś jej nie napinać, ona sama się będzie napinać. Jeszcze możesz delikatnie, ale to do następnej serii. Dobra. Dobra. I lecimy kolejną serię. Stałe napięcie. Powolny ruch. Cały czas klatka mocno ściśnięta. Sama klatka pracuje. Men's physique, pozycja. I lecimy. I my jesteśmy po treningu. Powiem wam, że było mega. Klatka spompowana niesamowicie. Lekko. Co się tam wydarzyło na klacie nawet? O, troszeczkę coś tam widać, prążki. Jeszcze też tam się widać. Jeszcze plecy troszeczkę ruszyliśmy, a teraz lecimy coś zjeść. Trochę się podładować po ciężkim treningu. Tak, bo jesteśmy za mało doładowani. Za mało doładowani, także lecimy. To nasza uczta dzisiejsza. Dwa makroyale, dwa maki jakieś podwójne, zaraz zobaczymy coś w środku, frytki, trochę ketchupa, ale jeszcze drugi zestaw, nowe McFlurry hity, no i tutaj cola, dla mnie oczywiście zero. Tak, to jest to, co kulturyści kochają najbardziej, ładowanie. Ładowanie, także ładujemy, po dobrym treningu, dobry posiłek. To fruktoza jest fajna, bo fruktoza. No i kończymy właśnie. Jednego. Tutaj mam podwójnego. Ja tak tutaj ładnie. Wieśmaczka jem. Ładnie wymyślił. Powiem wam, że ja już ciężko tego skończyć. Ja tu mi jeszcze jeden został. No i deser. Wisienka na torcie. Nowe McFlurry, ale za chwilę je zobaczymy. Nowe McFlurry do smaku hita. Najwyższy czas spróbować. Polewa karmelowa, lekkie jakieś ciasteczka. Też lecimy. Powiem wam, że zajebiste. Te ciasteczka dobre. I naprawdę jest. Piecek jak? Aż się spociłem. Aż się spociłeś, ale jak smak? No smak jest sztos. Kurwa, zajebiste są naprawdę. Także jak jeszcze nie jedliście, to polecam spróbować. Nie orientuję się w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o te metra całe. Mam jakiś bilet, ci kupiłem, ale teraz muszę trafić na jakiś M1, na pierwszą linię. Bo jeżdżę na razie póki co nie w tą stronę. Także zapowiada się ciekawa podróż. Mam nadzieję, że uda mi się na tej porze dotrzeć. No to co? Teraz trzeba troszeczkę poświęcić czasu na legendę i znaleźć, gdzie tutaj odjeżdża pociąg. Tutaj metro. Będzie ciekawie. Jest, udało się znaleźć, także wsiadamy do środka. Jest wyjście
mega zabawa z tymi metrami. Powiem wam, że jak człowiek nieobeznany, to śmiesznie to troszkę wygląda, jeżeli chodzi o komunikację. Proszę. I teraz pytanie, gdzie znowu iść do metra, do całego centrum. Ale pogoda, powiem wam, że świetna. Jestem pod złotymi tarasami. Teraz lecę może do jakiegoś sklepu sobie kupić coś do jedzenia na drogę. Bo jak mogliście już zobaczyć, nie wziąłem nic. Stąd też takie lekkie podładowanie. Ale to może już później opowiem jeszcze dokładnie, jak to przebiegło. A no tak, dzisiaj święto, więc galeria zamknięta. No nic. Zdarza się. No to lecimy dalej w poszukiwaniu jakiegoś sklepu. Przypuszczam, że będzie to spożywczy. Jakąś kanapeczkę może kupię, albo jakieś wafle ryżowe, jakąś szyneczkę. Ale przecież jesteście cały czas ze mną, więc zobaczycie, co tam dzisiaj zjem. Jeżeli chodzi o liczenie kalorii, no niestety, ale dzisiaj już nie mam zamiaru tego liczyć. Wiem mniej więcej, ile zjadłem, ile teraz jeszcze mogę sobie dojeść posiłków. A jednak widzę, wejście do galerii jest, więc wbijamy. Coś tam jest otwarte. No nie wszystko jest otwarte. Większość sklepów jest pozamykana. No idziemy poszukać. Mi zależy najbardziej na Carrefourze. Tylko nie wiem, gdzie on tutaj jest. Znaczy zapowiada się ciekawe szukanie. Mamy i Fiur, Yatomi. Wszyscy się zachwalają tak zawsze, jak coś, to do pióra, do złotych tarasów. A powiem wam, że raz tam byłem i szczerze, to nie specjalnie byłem zadowolony. Bez szału. W ogóle te maszyny trochę takie niedopracowane. W sumie Matrix nadaje w innych tych, ale nieprzykręcone w ogóle, suwają się po tej siłowni. Kiepsko to wygląda. Dobra, szukam tego Carrefoura, bo do odjazdu mam jeszcze jakieś 1,5 godzinki, więc spokojnie mogę sobie coś kupić. No jednak McDonald's przyciąga. Już byłem raz, ale nie, teraz na spokojnie. Zobaczcie, na drogę sobie wziąłem sałateczkę. Spokojnie, z samym kurczakiem i warzywa, bez żadnych węgli już, bo wystarczy na dzisiaj. A w domu czekają na mnie jeszcze moje posiłki, które robiłem na wynos. A między innymi moje ulubione czekoladowe brownie, więc już się nie mogę doczekać tamtych posiłków, a teraz tylko taka lekka przekąska. Ja bym je w trakcie drogi złapał głodno, bo tam 3 godziny na pewno zleci. Dobra. No i właśnie telefon sobie troszeczkę ładuję, bo mi pada, wpadłem do McDonald'u, bo tutaj jest fajnie chłodno. No i wiem, że zawsze jest kontakt, więc to jest duży plus. Ale zaraz na drogę sobie jeszcze wezmę jakąś kawkę. Odnośnie dzisiejszego dnia, moje podsumowanie. Jak mogliście zobaczyć, byłem u Jacka na mojej konsultacji, na treningu, na lekkim pozowaniu. Teraz Jacek będzie pomagał mi w przygotowaniach do następnego sezonu. W tym sezonie już mnie prawdopodobnie zobaczycie, robię formę na 2017. Jeżeli w tym roku wyjdę, to bardziej tak z marszu, bez jakiegoś tak większego przygotowywania. Główny cel, nie zalać się za bardzo, że tak powiem, nie nabrać tej tkanki tłuszczowej, trzymać w miarę przyzwoitą formę przez cały okres masowy. No i 2017 zdominować totalnie. Co do współpracy, zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Odnośnie diety, tutaj bardziej sam będę o to sam zadbam. Jacek tylko będzie mi dodawał jakieś drobne wskazówki. Głównie skupimy się tutaj na treningu. Ty trening już tam, Jacek, ustaliśmy co i jak. Ma jakoś dobrać odpowiednio do mnie. No i wiadomo, konsultacje, czy to wszystko zmierza w dobrym kierunku. Także zobaczymy, jak ta współpraca przebiegnie. Na razie póki co jestem zadowolony, ale to już rozrósło mnie. Kilka godzin, więc coś więcej będę mu powiedzieć za jakiś czas. A teraz czekam na pociąg jeszcze jakieś 1,5 godzinki do odjazdu, więc trochę mam czasu. Jeszcze trochę internet przejrzę, podpisuję na wasze wiadomości. No i lecę jeszcze jakieś jedzonko sobie kupić na drogę, bo dzisiaj bez jedzenia całkowicie totalnie. A powiem wam, że Jacek w farmakostach, kurczę, naprawdę zazdroszczę genetyki, waży 105 kg, jak możecie zobaczyć na filmie z treningu. Naprawdę forma jest kosa, cały czas kratka widoczna.
na takie ładowanka jak dzisiaj. Jacek mówi, że dosyć często lecą, więc jak widzicie, forma się naprawdę trzyma zarąbiście. Także no to czas się pożegnać. Także Warszawa zaliczona, mega dzień. Jestem mega zadowolony, także teraz pobrać się do roboty.